O, widziałeś to? Ale dobra akcja była, dobra akcja. I kolejne. I zaraz tam podaję, bo jadłem. A widzisz, pod tą drobnicą chodzą i tu raz zażerował dobry. No jest, taki już naprawdę zadowalający okonek. Fajnie chodził, nie? Silna ryba. Patrz, poszły tam dalej jakby, nie? Gdzieś? Poza zasięgiem. Jest. Zobacz, widzisz? Ładne. Jest! Cześć, witam was na kanale Marcin Kotowski Fishing. O, ale zapiszczało. Zapraszam was na kolejny film. Dzisiaj z Wojtkiem. Cześć. I w planie mamy okonie. Mamy końcówkę czerwca i to są moje pierwsze okonie w tym roku. Wybór padł na niewielkie jezioro, o którym krążą legendy. Podobno każdy z napotkanych wędkarzy mówi: panie, tu nie ma ryb. Więc my dzisiaj sprawdzimy, czy tu nie ma ryb. Oczywiście, klasycznie, woda PZW. I zaczynamy. A, mamy świtek. Taki troszeczkę spóźniony, ale świtek. Musiałem wstać o 2:00 w nocy, żeby do Wojtka dojechać w miarę o przyzwoitej porze. Ptaszki ćwierkają. Żaby słychać. Ale cisza, cisza nad wodą. Na razie nie widać wędkarza. Żadnego i miejmy nadzieję, że żadnego tu nie spotkamy. Ale tutaj słychać tą przyrodę. Jest ktoś na łodzi. Ale zdziwko, zobaczcie. Tam daleko, nie wiem czy to będzie widać. Jest już ktoś na łodzi. To chyba są kusownicy. Wędkarz. Ale ty, te ropuchy tutaj skrzeczą. Pierwszy rzut, ja jeszcze zobaczcie, o, zestaw robię. Wojtek już holuje. Nie, normalnie. Malutki. Malutki. Wymiarowy okonek. Nie jeden by chciał w pierwszym rzucie wymiarowego okonka. O, taki oto pierwszy okonek wyprawy. Wojtek siatkę szykuje, a ja mu zrobię kuku. No dobra, to już masz, jak już przyszykowałeś, to masz. Żeby nam nie odprowadziły, bo podobno odprowadzają. A ja szybko szykuję zestaw. Wynalazek. Ochotka na białej kontrastowej główce. Na początku sezonu, Wojtek mówi, rewelacja. Będziemy testować, ja też zaczynam. Zobaczcie, od ochotki. Ale... na zwykłej ołowianej główce. Zobaczymy, czy będzie różnica. Jak będzie różnica, to zmienię na białą. A później specjalnie dla was będę wymyślał cuda i będziemy patrzeć, czy dalej biorą. Bo podobno tym się zajadają. Ciekawy gość, nie? Kusownik. Będziesz w nocy łowił. No dobra, to tak. Hamulec zrobiony, wędka w ręku. Ciekawe, czy będzie dzisiaj, słuchajcie, lampa, bo od kilku dni upały powyżej 30 stopni. One oczywiście nie nastrajają nas dzisiaj do dłuższego wędkowania. Jeżeli tak będzie, to myślę, że wytrzymamy maksymalnie do południa. Dlatego tak wcześnie z rana, dlatego na świta, bo też później ta ryba może nie chcieć i może przestać brać. No i wszyscy mówią, że nigdzie nie bierze, że nigdzie nie ma ryb, że nie chcą, że te upały je wyłączyły. Próbujemy. Może dzisiaj coś się zmieni, bo daleko, daleko, daleko na horyzoncie, nie wiem czy to widać, chmurki. Ciekawe, czy przyjdą do nas te chmurki, co Wojtek? Przyjdą. Przyjdą? Może przyjdą i może będą Ryby lepiej żerować, a może się całkiem wyłączą na zmianę pogody. Nie chcą ochotki z dna? Czy nie chcą na ołowiu? Nie wiem, też nie. Ty 2 rzuty i 2 brania i się skończyło. Odgryz mi. Teraz 3. rzut masz. Albo szczupak. O, tak się spławia dalej na wodzie, a rzucę na wodę. Mhm. Rzucę na wodę. A patrz, ja miałem tam syfek na górce. Przynęta bez pracy. My musimy tutaj nią pracować przy dnie, wykonywać takie króciutkie mikroruszki. Bardzo płytko, klasyczny stoczek przy trzcinach, bardzo łagodny, bardzo delikatny. My pod sobą mamy 2,5 metra wody. O, a zobaczcie, tyle jesteśmy od brzegu. Ale zaraz klasyczne swoje popróbuję. Ciekawy gość, nie? O tej godzinie spływać? Nie ma go już, nie? Już dopiero się ryby zaczyna łowić. Tam już dużo wcisimy, nie? Nie wiem, co wyrzut, mam branie, ale bez ryby, nie? A ja nie miałem kontaktu. No, zdejmuję, nie? Mhm. Zaraz zobaczymy, wyrzucę jeszcze raz i zobaczymy, czy... Nie miałeś kontaktu? O, teraz mam rybę. Ale malutkę. Pierwsze branie, pierwszy kontakt i pierwsza mała rybka. U mnie gorzej. Wojtek co rzut ma kontakt, ale nie może wciąć. O, poszła. Ale malutka. Poszła. Masz tam w tyle kawę, nie? No, o, dziękuję. Orlen zajechał, tak? Tak. O, zobaczcie, widzicie? Orlen zajechał. Tak to można. Tak to można rozpoczynać dzień. Z ziarna świeżo mielone. No ty masz co rzut branie, tylko nie możesz wciąć, nie? Malutkie rybki. A ja bez białej główki, ta sama przynęta i dopiero miałem pierwszy bior. Zaraz będziemy próbować. No męcz. Ja w drugą stronę rzuciłem. Zaraz będziemy próbować. Ja zaraz klasyczne przynęty swoje odpalę. Ale jeszcze chwilę pomęczę tą ochotkę i na pewno zmęczę za chwilę białą główkę, żeby zobaczyć, czy to jest naprawdę różnica. I zobaczymy, czy naprawdę taki kontrast powoduje, że one częściej biorą i dużo chętniej biorą tą przynętę, bo nieraz właśnie te detale grają mocno i dzięki tym detalom możemy łowić dużo częściej, dużo więcej. No, sam jestem ciekaw. O, chyba coś było. Czy chcesz 6? Czekaj. Jeszcze mniejszy, to jest 6, nie? 4 i 2. O tak, bo tam wiesz, potem zmienię sobie na inną przynętę może. Mhm. To wezmę 4 i 2. No widzicie, tak to jest. Piórnik został w samochodzie. Muszę się posiłkować tutaj kolegi sprzętem, no ale po to są koledzy, mówię. O. Trzymaj. 2 se wezmę pod czeburachę. Miniaturyzacja. W tych okoniach to jest, nie? Paluszki muszą być zgrabne. O. O, mam już wyłożone, to się zaposiłkuje ochoteczka. Ochotka, zobaczcie, jakie to jest niewielkie, małe. Dzisiaj naprawdę ultra light. A gdzieś tu mnie stanął przy samym brzegu. A. I wiślawio, jak to mówią. Godzinę wytrzymam. Potem będę kombinował po swojemu. Zmontujemy może drugą okoniówkę na popera, na wirującego, na może na jakiegoś twitcha, na po prostu troszkę większy, cięższy sprzęt. No i zmieniliśmy miejsce, bo tam się jednak nic nie działo. Na sądzie też nic się nie dzieje, więc na razie nam niepotrzebna. O, patrz, zielsko. Myślałem, że chciałem powiedzieć, że od razu ryba. Nowe miejsce z dna, a to było ziele. Lekki taki cypelek. Bardzo płytko, 2 metry. Taka bym powiedział zatoka szczupakowa. Nieraz lubią okonie, tak jak jest właśnie taka pustka, wiesz, że kończą się trzciny, jest pusto. O, wschodzi słońce. Mamy wschód. Mamy wschód, piękny, czerwony wschód. No tak ci powiem, że mi chodzi po głowie taka klasyczna, zwykła obrotóweczka. No. Maluszek. Znowu masz na tą jałągówkę, a ja nie mam. A. O, dobry, dobry jest. Ale tak ci powiem, że na granicy musiał być jeszcze już prawie, że podbieraczek. Ładny. No dzisiaj ten, na razie na początek największy. Czemu się takie żywe? No to tak nie wyostrzy, ale jest. No dobra, dawaj go do siaty. Zobacz, jak chwytał. Też ci ściągnął? Widzisz, jak chwytał? No też ci znowu ściągnął, nie? A ja bez nuty. Zaczubek, czyli nie, malutki był i zaczubeczek, nie? O, patrz. Mam. Ale tak wziął z dna, bez brania prawie. I fajny. Ale czepie tym łbem. Widzisz? Ło, się zerwał. Tak delikatnie biorą, że się zerwał. No. O. Ale grubiutkie. Powiem ci, zobacz. Grubiutkie. No, takie wygarbione też, nie? Wygarbione, ale też widać, że wszędzie, zobacz. I tu szerokie. Zdrowe. Mają ciało, tak. Mają co jeść. Mają co jeść. O, patrz, one przy łodzi są, widzisz? Patrz. Widzisz? Mały. Ale tu dopiero przy łodzi branie, nie? Przy łodzi. Dobra, weźmiemy siatkę. Rzucimy coś do tej siatki, żeby nie było, że wszystko do wody. A króciutko rzucimy. Tak jeszcze lewo, prawo poszukać. Miałeś? O, patrz. I znowu spod łodzi, widziałeś? Wszystko co łowię, łowię pod łodzią. Ostatnie ruchy. Trzecia ryba pod łodzią. Masz? Jest. Dobry. Nie wiem jak twój, ale mój dobry. Zobacz. Nie wiem jak twój. A mój taki sobie. O, one grube są. Patrz, ten już był na haku. Ale coraz lepiej biorą, jakby się słoneczko wyszło? Rozkręcały, tak, słoneczko wyszło, widzicie? O, i tak jakby się zaczęły rozkręcać. No, ten już łyknął. Inaczej zaczynają grać. Ale waleczne są naprawdę silne, trzymałem. One taką, wiesz, dobre mięcho widać się mają. Grube są. Od początku do końca, wysokie. Nie mają tu bidy, ci powiem. Jest, aj był. Ale też takie branie, że nagle mi się wszystko zluzowało. Aj, patrz. O, patrz, nie mogę teraz zacząć. Ewidentnie z dna biorą. No i dupa. Brał i nie brał. Nie wciąłem. O, widziałeś to? Ej, widziałeś skąd wziął? Tak. Z wierzchu, nie? Ty, on normalnie za nim płynął. Ej, z wierzchu już był przy tym. Ale dobra akcja była, dobra akcja. I kolejna. No, dobra akcja była. Ale ty, to był dobry numer, nie? Z tym szybkim powierzchu, nie? Normalnie ją gonił. On wtedy jest w takim impecie. Szedł za tym, nie? No. Uciekało mu, nie? Uklejeczka mu uciekała. Czekaj, czy się podniósł z dna? Czy był w toni, nie? No. Jest! Ale odbił. Ale patrz, i nic teraz, znaczy nic, no tak. A, zobacz jak wziął. Niby wielki, nie? No, niby wielki, bo tak odbił. Że widzisz jak przysiadł, nie wziął w gębę. Hop. I hop. I już myślałem, że mam potwora. I jakby się nie wpiął, to wiesz co bym mówił, nie? No. Ten był dobry. Zmieniamy miejsce, wypuszczamy do wody nasze okonki, kilka się udało złowić. Są jakieś oczka drobnicy, więc spróbujemy teraz koło nich połowić, a tam w ogóle widzisz przy tym drzewie, nie? Żeruje. Ja bym tu chwilę spróbował i od razu poleciał tam na tą, nie wiem, to wierzba, nie wierzba. Bo tam widać, że jakby ten okoń ganiał. Może tu coś się uda w końcu złowić. Zobacz, patrz, Marcin. Ale ładnie zachlapał. No dawaj do siateczki go. Później się wyrzuci. Patrz, poszły tam dalej jakby, nie? Widzisz? Poza zasięgiem mogą być. Może by trzeba było tak jednak mimo wszystko mobilnie trochę do nich, żeby tam pod nimi gdzieś rzucić. Ale one tu podejdą, mi się wydaje, wiesz? W ogóle tak jakbym, ja to tam bym z chęcią po wierzchu połowił. Sara może czymś tam daleko machnę. Tak jakby, zobacz, to tak wygląda jakby to był taki mikro narybek i one go po prostu tak... zbierały. Tak, zbierały. Chodź tak delikatnie. No, ale tak pod tym elektrykiem, ale powoli. Tak jeszcze kawałek się podsunąć, bo ja nie mam kontaktu w ogóle. Zaraz zmienię inne przynęty, spróbuję właśnie, może. Ale na razie nie mam kontaktu, bo tak troszeczkę w tą drobnicę, co tam widzisz, chodzi. Widzisz tą drobnicę tu? No tak to wiesz, to też stanąć między tym a tym tam... Żeby... Tak na dystans, żeby to mieć, ale jednak dorzucać. No. O. I teraz zobaczymy. Te 2 gramy to tak wiesz, daleko nie machniesz. Nie. O, od razu miałem. Widziałeś? Branie. Ja tak do dna nie spuściłem, tak chciałem stonić i od razu miałem, ale patrz. Chyba małe rybki, wiesz? 2 brania. O, już no, trzeci patrz. Tak trochę jaskółkowo, wiesz, w toni, z opadu, 3 branka, ale chyba małe rybki. Nie wpięte. O, zobacz, tu są za nami. Cześć. Ustawimy się? Zobaczymy. Tak po połowie trochę wysoko teraz. Jest, od razu. Ale to nie jest duża ryba, nie? Ale widzisz, chodzą, nie? Pod tą drobnicą. Ale pod wierzchem łowiłem, nie? A tyka? Nie, no robala, ale taka skółkowo. Taki, no, miarowy. Małe statko chodzi pod tą drobniczką. Hop. O, jest drobniczka. I od razu. Ale też tak nie możesz zastać. O, masz branie? Zobacz. Nie idź tak złowić. Nie duże rybki. Ale zżarte. O, teraz już próbujemy takiego bardzo malutkiego, szklistego ripperka. Wojtek, dalej ochotka. Ale nie ma tych ryb, nie żerują, nie widać na sądzie. Pan dobrze mówił ten z pomostu. Panie, tu nie ma ryb. Nie wypływaj. O, falka się zrobiła. O, wyszedł. Szef szefów. ten, co to mieszka. Szef wszystkich szefów wyszedł. Patrz, pukały mi, ale to znowu nie mogą nawet takiego ripera zjeść. Aha, o, gdzieś? Znowu się ruszyły. Patrz. Co? No a mi pukają w ripera albo w główkę, nie wiem. Drobnica jest może, wiesz? Być może. Taka mała i one tam kurwa. Ale jest dużo, no, dużo tego okonia tu, nie? Pod nami. Zobacz, widziałeś jakie szły? Nie. Ile miały? Po 10 centów, no to są te, zobaczcie. Pięknie odbite. Stado okoni. Ale duże stado, nie? Okoni, znaczy okoni takich po 10 cm. O, biją mi w ripera. Ale zobacz, no, musi to coś... O, widzicie jak pukają? Musi to coś... O, za. Jeść w końcu, nie? Prędzej czy później. O, zobacz, za. Pukają mi tego ripera. O, jest. I spod tej drobnicy, nie? I największy dzisiaj, nie? Bo sprzęgło, nie? No, ale zobacz, jest drobniczka, chodzi... Nie wiem, czy wyjmę go tak normalnie. No dobra, to ja ci go podbiorę. I zaraz tam podaję, bo jadłem. A widzisz, pod tą drobnicą chodzą i tu raz zażerował dobry. Ale dobry jest. Ty, dobry. Dobry. No, to już jest dobry. O, no jest. Taki już naprawdę zadowalający okonek. Fajnie chodził, nie? Silna rybka. Silna rybka. Daj go do siateczki. Dobra, ja spróbuję na ripera, nie? Uparcie. A widzisz, patrz tu. Chodzi ta drobnica taka, nie? Niespokojna. Mogą pod spodem być. A on przy dnie, nie? Przy dnie, no, ci wziął. O, dobra. Od razu widziałem, tylko wpadło. Tam daleko z pucizny, nie? O, czekaj. Bo ja muszę tak zwinąć, żeby nie było, że o. I znowu dobry. Nie, tam był lepszy. A, to takie po prostu. Zobacz. Ale ci nie. Adny, ale taki trzcinak. Taki, zobacz, kolorowy. Czerwone płetewki. Piękne paski. I do siateczki. Dobra, no, biorę się. E, patrz, niby był. O, jest. No, o, dobry jest. Ale taki wiesz, z dna poprawi. O, ty i spadnij. Tak? No, ale dobry był. Widziałeś jak gięło? Dobry był. Łbem już walił. 30 była, nie? Dobry był. No, 30 była. Tak mocno musiał bardzo płytko być zahaczony. Jest. Patrz, znowu spadł. Na ripera, takie agresywniejsze, wiesz. Normalnie takie, wiesz, 2 obroty i na opadzie bum. Ciekawe, czy się powtórzy. Może chcą w to. Dopiero tu przy łodzi, widzisz? Ja prowadzę, nie? O, też dobry. Taki no fajny pasiaczek. Normalny fajny pasiaczek. Grube, nie? Mocne, silne. Nie idzie ich tak jakoś, nie wiem, dopasować się do nich. Więcej brań niż ryb. Ale powiem ci, że dzisiaj mamy pogodę, bo zobacz, to słońce, nie? To jest zasłonięte. Przytłumione jest, no. Zaczyna się dopiero robić, bo przed chwilą była lampa. Pogoda zaczyna się robić, wiesz? Jest. Widzisz tu, pod łodzią. Dobry. I też właśnie krótkie takie puk. I przywalił. Zobacz. Dobry. O, i spadł. Co jest? Odgryzł mi ogonek. One tak biorą, widzisz, delikatnie, nie? Nie chcę łyknąć. Ładna rybka była, ładny okoń. O, ale przyjemnie. Jest? Ale daleko przy ścinie, nie? Daleko, no, no. Ale widzę, że tam trochę gnie, czy nie gnie? Nie. A widzisz, tutaj nisko na tym kancie te duże takie, nie? Uaktywni. Dobry jest. Dobry pasiak. Ładny też taki cinowiec. A zobacz, nie? Widzisz? Ej. No i to jest właśnie to, nie? Jedno dobre pociągnięcie i zerwane. Chyba sprzęgło trzeba lżej zrobić. Znaczy ja też tam tego próbowałem podnieść, no i to tak jest, uda się, nie uda, nie? Jak jest za tym chwyci delikatnie, nie? To... Jest. Ładny. Dobry. Patrz z dna też, na taki krótki ruch tym ripperem. No teraz już tak zluzował, ale dobry pasiak. O. Trzeba mu tak trochę odpuścić. O. I takim wyrzutem, zobaczcie. O i panie, tu nie ma ryb. Jest. Jest. Ale powiem ci, takie krótkie tąpnięcie, nie? Ładny? No ładny. Ładny będzie. Krótkie tąpnięcie. Zobacz, widzisz? Ładne. O, ładne. Kurde, nie ma. O, nie ma go jak podnieść. No dobry jest. No i jest mój największy dzisiaj. Pięknie wygrzbiecony, już wygarbiony, już ładny pasiak. Z wody, panie, tu nie ma ryb. Na takiego malutkiego ripperka. Puknął tak fajnie, agresywnie przy samym dnie. Bardzo wolne prowadzenie, takie podskoki na jeden obrót. Do siateczki. Wojtek znowu holuje. Mi niestety bateria padła w GoPro. No to jest taki fajny rocznik, 25, takie wiesz, dobry rocznik tych pasiaczków. Ej, ochotka. Na twojej dłoni i tak wygląda mały. Niezmiennie biała główka i ochotka. Chociaż ja na rippera, ale masz więcej brań. Przyznam, że masz trochę więcej brań. Większe doświadczenie. No też. Nie wątpię. Ale za to dobrą wędkę masz. Tak. Taką co ja. No, ktoś mnie namówił na nią, nie? Ale powiedział, dobra, że jest dobra. Ale dobra. Jest dobra, jestem bardzo zadowolony. Jeszcze kołowrotek by się przydał, Harami 1000. A, nie ma. Nie ma. Trochę połowiliśmy, Co prawda większość dobrych ryb gdzieś nam odpadła, te brania nie były zupełnie tak, jakbyśmy chcieli. Sporo kontaktów z rybami. Wojtek na tę swoją ochotkę chyba mimo wszystko lepiej, chociaż Ripper jakoś się bronił. Wypuszczamy, zobaczymy, co w tej siatce nam się udało przez tą chwilę złowić. To widzicie. A mówią, że nie ma ryb. Ty. Widziałeś to? Szczupaki? A? Szczupak czy okoń? Okoń chyba to był, na wierzchu nie klapnął? Nie wiem, nie widziałem. Albo sandacz. No, karp klapnąć albo les. Nie. Jest. Szczubek? Nie wiem. Spadł. Ładne. Coś dużego. Widziałeś? Coś dużego. Nie wiem, mógł być szczupak, ale ja tu mam cienki fluorokarbon, więc nie wiem. Coś dużego mi walnęło, nie? I spadło, no takie małe kotwice są, nie? A widziałeś to, nie? Akcję. Pierwszy rzut. Ja tak chciałem za grubym rzucić, nie? Tak się chlapło. Ale zobacz, jak od razu mi ryba siadła. Pierwszy rzut takiego normalnego, szybkiego wędkowania i... Wiesz, nie łowimy grubszymi przynętami, tak? Jest! Jest, zobacz, co ja zrobiłem, 3 rzuty? Kolejna ryba? No daj, podbieram, daj. Ty, ale zobacz, co ja zrobiłem. Nie, co nic. Chyba szczupa. Bez przyponu. Ale zobacz, one tu są. No jeden mi wyszedł, drugi mi wyszedł. Tak. Trzeba by szpakówkę wziąć, nie? Są tu te szczupaczki takie pomiarowe, no. Ale panie, tu nie ma ryb. Maciej, ta przynęta. Ta przynęta? A, to taka przynęta. Ja powiedz mi, ile masz sztuki? Jedną. Gdzieś był. Był. No zmieniliśmy troszeczkę podejście. Uzbroiliśmy 2 szczupakówki. Jedną taką klasycznie 12 cm ripper, a drugą na grubo 18 i próbujemy tu obłowić po tym moim epizodzie z tymi 2 szczupakami w 3 rzutach. Ja miałem trącenie na tą dużą gumę, nie wpiłem ryby, no i teraz ty, Wojtek, też miałeś trącenie. Tak jakby nie chciały, one też nie biorą tej dużej przynęty. Może właśnie ta mała ją pobudziła, nie? Bo to zobacz, to naprawdę ta taka, nazwijmy to woblerocykada, to jest niewielkich rozmiarów przynęta. Może chciały coś małego. Może załóż taką dyszkę pod kątem przynęty. Bo to o ile, ale 10 cm, nie 12. I jakieś tam 8 gramek. Jest! Nie mowa. Taki sobie po prostu. Dobra, tak na szybko go weźmiemy. Nic specjalnego. Miarowy szczupaczek. Patrz, i wziął tą dużą. I robimy tak. Próbuj. Jednak doczekałem się brania na dużą. No i wróciliśmy na to miejsce, gdzie wcześniej widzieliście, połowiliśmy sporo okoni. Wszystko siadło na wodzie. Nie znaleźliśmy nigdzie żadnych zapisów drobnicy, ani też zapisów ryb leżących. A tutaj mimo wszystko ta drobna ryba jest skumulowana, mocno się trzyma. Więc jeżeli mają zacząć żerować, mają wyjść albo jakieś takie pojedyncze sztuki, no to chyba tylko tu, więc będziemy się kręcić w tym pasie, próbować różnych przynęt. Może jeszcze uda się parę pasiaków nam dołowić. Oczywiście na początek ja bez zmian. Riperek, chociaż nie, ja na tej opalizującej, takiej zielonej, niebieskiej główce, a ty biała i ochotka, tak? Tak. O, patrzymy, co tu się dzieje. Gdzieś ta drobnica jest, taka niespokojna, ale nic jej nie podbija. Oj, chyba ten upałek jednak troszkę zatrzymał te ryby. W końcu, po długiej pauzie, ryba. Nie, ładny pasiak, ładny pasiak. Szaleje, szaleje, szaleje. O, ale ciąga, ale ciąga, ale ciąga. Ale ciąga, ale widzisz. A. Ten sam rozmiar. No, troszkę może mniejszy. Ale jest. Po długiej pauzie. Ale zobacz, od zewnątrz, nie? Mhm. I w brodę. Atakował, nie? Długo. Nie wiadomo, ile ich tam było. No dobra, to próbujemy. No patrz. Na ochotkę lepiej, nie? Teraz. Spadł. Siedzi? Jest! Ty! Ja mam dobrą rybę. Albo poszła gdzieś w coś. Też masz niczego sobie. Ale ja mam dobrą rybę. Tak, na zasał. Teraz idzie tak bezproblemowo. Hop. O, a jakie czerwieniutkie. A no, jakie one są umięśnione, nie? Umięśnione, umięśnione, wygrzebione, grube. Ale założyłem kontrast, nie? Działa. I to co, pierwszy czy drugi rzut? Tak. Działa kontrast. Kontrast działa. Biel z czymś ciemnym, nie? Z takim jakimś różem, czerwienią, bordo. Płynie się. Patrz, 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 szybko rzucaj. Jest! Takie coś trzeba od razu wykorzystać, wyszły, widziałeś, nie? No nie, ale ja nie mam czym. Tylko wpadło, od razu, nie? Tylko wpadło od razu. No, pokazują się, widzisz, te pojedyncze. Teraz tak tradycyjnie zwijałem, po prostu, o, widzisz, ciągnę i zwijam, nie? Tak, wiesz, wyżej. Nie, że do dna, tylko ciągnę i zwijam, ale to są, o, siekie rybki, miarowy. Jakby to były zawody, to byłyby punkty. O, ale dobre branie było. Ruszyłem z dna. Jak widzicie, Wojtek już zwija, ja też. Pogoda z nami wygrała. Jeszcze nie ma południa, ale już jest blisko i smaży, piecze. Totalnie wszystko siadło. Ryby nie chcą brać, więc stwierdziliśmy, że nie będziemy wariować i się męczyć. I lecimy na obiado do domu. Jak widzieliście, jeszcze na sam koniec, w tym miejscu, w którym tak najlepiej naprawdę połowiliśmy tych okoni, jeszcze udało się kilka złowić. No i ta końcówka pokazała, że trzeba też kombinować i trzeba od czasu do czasu rzucić tym żelastwem, bo na gumki już w ogóle nie brało, a na żelastwo jeszcze kilka rybek, kilka brań udało się zaliczyć. No i szczupaki. No i te szczupaki wcześniejsze, taki krótki epizod ze szczupakami był, więc mocno na plus ryb i woda, mimo tej złej aury, złego czasu, złej pogody, palącego słońca, pokazała, że mimo wszystko nie jest prawdą ten mit chodzący tu, że tu nie ma ryb. Jakieś pływają, jakieś są i jakieś można złowić. Jak się podobało, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i widzimy się na kolejnym filmie. Może z pochmurnej pogody. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam Was. Heja!